Rosja odzyskuje kontrolę nad satelitą z kosmicznymi gekonami. Prawdopodobnie o tym nie wiedziałeś, ale Rosja wysłała w kosmos 5 gekonów, 4 samice i jednego samca. Wcześniej w tym miesiącu, by sprawdzić, czy w przestrzeni kosmicznej będą miały ochotę na spółkowanie. Jednak kilka godzin po wystrzeleniu rakiety wystąpiły problemy i stracono kontrolę nad satelitą. Jednak nie martwcie się, rosyjscy naukowcy już odzyskali połączenie z satelitą Foton M4. W końcu będziemy mogli zobaczyć, jak to robią kosmiczne gekony. Sojuz 2-1 rakieta wynosząca satelitę Foton M4 została wystrzelona z kosmodronu Bajkonur w Kazachstanie 19 lipca. Po tym, jak kontrola naziemna straciła połączenie z satelitą, ta pozostawała samą sobie przez dokładnie tydzień. Dopiero 26 lipca udało się odzyskać nad nią kontrolę, gdy ta znajdowała się na orbicie 250 km nad Ziemią. Docelowo miała znaleźć się na 575 km nad Ziemią, lecz coś tutaj naszym rosyjskim kolegom nie wyszło. Foton M4 ma na pokładzie organizmy żywe takie jak gekony, larwy much, jedwabniki, suche nasiona i różne mikroorganizmy. Satelita przenosi też urządzenia badawcze o łącznej wadze 850 kg, które sprawują opiekę nad 22 eksperymentami. Powrót satelity na Ziemię planowany jest za 2 miesiące, kiedy ma ona spaść na spadochronie na terytorium południowej Rosji. Mimo tego, że satelita znajduje się na niższej niż zakładano orbicie, dalej możliwa będzie obserwacja, jak zerowa grawitacja wpływa na chęci zwierząt do rozmnażania się, wliczając w to ludzi.